drodzy mieszkańcy miasta i gminy Bochnia i całego powiatu bocheńskiego, pragnę poinformować, że z dniem 1 marca tutaj przy ulicy Kazimierza Wielkiego 22 na drugim piętrze otwarte dzisiaj zostało oficjalnie biuro poselskie, które będzie czynne od 1 marca w każdy czwartek tygodnia. Od godziny 9 do 13. Został tutaj również przedstawiony numer telefonu, gdyby trzeba było indywidualne spotkania umawiać. Także tutaj myślę, że tak zwaną metodą prób i błędów doprowadzimy do takiej sytuacji, że mieszkańcy tutaj regionu bocheńskiego będą mogli skorzystać z otwartości mojego biura poselskiego. No, myślę, że mieszkańcy doskonale wiedzą z dotychczasowej mojej działalności, z jakimi problemami mają do czynienia, ale przede wszystkim tu chodzi o pewien proces legislacji, o pewne jakby uwagi do ustaw, które tworzymy, ale również zdarzają się indywidualne sprawy, które czasami lepiej czy gorzej się udaje rozwiązać, ale można powiedzieć, że ze wszystkimi sprawami, które gdzieś dotykają mieszkańców, gdzie parlamentarzysta, poseł tej ziemi może w jakikolwiek sposób pomóc. Dłuższego czasu, bo można powiedzieć od 2 lat, gdzie pandemia nam towarzyszy, w momencie kiedy zostałem przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnikiem okręgu tarnowskiego, można powiedzieć, że bardzo często tutaj spotykam się z samorządowcami, z ludźmi mieszkającymi na terenie bocheńskiego i bardzo dobrze współpracuje mi się z samorządowcami, którzy w jakikolwiek sposób ubiegają się o jakiekolwiek wsparcie finansowe, inwestycyjne, szczególnie teraz w ostatnim czasie, gdzie jest dedykowany dla samorządów tak zwany Fundusz Inwestycji Samorządowych Strategicznych w ramach Polskiego Ładu i myślę, że ten obszar problemów inwestycyjnych, który towarzyszy samorządom, to będzie jakby główny cel bieżącej działalności z samorządowcami, czy to gminnymi, czy to powiatowymi, czy to wojewódzkimi, ale również tymi zwykłymi osobami, które chciałyby realizować te najbardziej potrzebne rzeczy, które służą poprawie komfortu życia tutaj mieszkańcom powiatu bocheńskiego.